dynamiczne, praktyczne wyjdzie. Góra to samo, prawa, lewa z machem, przynajmniej. Wyniki mamy niezłe. Gra wygląda różnie. Uważam, że na stadzie jeszcze na lepszą grę, jeżeli chodzi stricte o granie w piłkę, ale, no ale nie ma co narzekać, bo zdobyliśmy 13 punktów w 6 meczach, więc jest się z czego cieszyć. Na czym skupiacie się na treningach? Czy jakieś takie niedociągnięcia są rozpracowywane, dopracowywane? Zawsze są niedociągnięcia w piłce. No, na wszystkim, na każdy element staramy się poprawić. Przy dwóch treningach w tygodniu musimy na pewno skupiać się na treningu kompleksowym. Troszkę wszystkiego w danym treningu, żeby to jakoś funkcjonowało. Ostatnio mieliście akurat takie nieprzyjemności, że jeżeli tutaj odbywały się mecze na miejscu, no to deszcz nie sprzyjał tej grze. Tutaj o kontuzję na pewno łatwo, więc no, trzeba uważać podczas gry. Piłka nożna jest takim sportem, że nie ma co patrzeć, czy to słońce świeci, czy deszcz. Każdy wie, że to jest sport kontaktowy, kontuzjogenny, no ale my odpukać jakichś tych kontuzji typowo mięśniowych nie mamy. Wiadomo, Kuba jest kontuzjowany, Jarok, on tam ma problemy z tym kolanem, ale mam nadzieję, że niedługo do nas dołączy. Ostatnio również na meczu hat-trick Michała Okonia, tak więc no, to, co piłkarz chyba kocha najbardziej. No wiadomo, no, cieszymy się z tego, Michał zaczyna być w jakiejś takiej fajnej dyspozycji, ale zawsze się skupiam na drużynie. Dla mnie jednostki się nie liczą, dla mnie się liczy drużyna. Wiadomo, w każdej drużynie musi być jakiś tam jeden, dwóch, trzech liderów, żeby tą drużynę ciągło, jak chcemy grać o jakieś tam wyższe miejsca. Ale tak jak zawsze powtarzam, drużyna jest najważniejsza. Czego się trener najbardziej obawia na te najbliższe spotkania? Niczego, no. Szczęścia, zdrowia. I będziemy chcieli, wszystko zrobimy, żeby wygrać te mecze. Zespół dogaduje się na pewno bardzo dobrze. Zrobił się fajny kolektyw. Treningi ciężkie. Frekwencja jest, no, myślę, że fantastyczna. Trener na pewno nie narzeka. Wszystko tą ciężką pracą też chłopaki, nie? Miejsce w tabeli. Wszystko wywalczone ciężką pracą. Właśnie trener już z wami jest dobrych kilka miesięcy. Czy ta współpraca układa się dobrze? Czy treningi są wyczerpujące? Tego oczekiwaliście? Treningi wyczerpujące, no ale efekty są chyba fenomenalne. Mówię, mamy jeszcze 2-3 kontuzje, gdzie tych wszystkich chłopaków nie mamy. Więc, no mówię, no tabela sama mówi za siebie. Wyniki nie wygramy gdzieś tam po 1-0, tak? Gra, wiadomo, mogłaby być jeszcze lepsza i nad tym pracujemy, no ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Słuchajcie, drużyna. Ale my gramy na Nowej Murawie. Ale na tej oczywiście za kilkanaście czy kilka milionów złotych. Szczerze powiedziawszy, optuję za tym, żeby w tym roku już nie wchodzić na to boisko. Zróbmy do porządku tamten obiekt, dokończmy wszystko, niech ta trawa się zakorzeni. Zostało nam w sumie 4 mecze u siebie, zanim tak naprawdę zgłosilibyśmy je do weryfikacji, zanim ten proces by minął, może na ostatni mecz, więc nie ma sensu, uważam, dogrywamy rundę na tym bocznym boisku. Wiemy też, że kibice po obejrzeniu tych trybun no, oczekiwali wybudowania lepszej takiej trybuny dla no, niewątpliwie lepszego komfortu i z tego co wiemy taka trybuna ma się pojawić. Te obecne mają zostać przesunięte tutaj na to boisko prawdopodobnie, a więc co o tym sądzi prezes WKS Prosny? No i ja mam informacje takie, że mają być tam tylko 3 rzędy trybun, ale jeśli tak ma być, no to pozwolisz, że się nie wypowiem na ten temat. Zawołałeś? Wróciłem się, jak on wróciłeś. Dajcie czerwony, pokażę cię.